a w tych faktach o niebezpiecznej i trudnej ewakuacji osób z Kabulu. Później o zapowiadanych przez rząd szczepieniach w szkołach. Te mają się rozpocząć za miesiąc. Czy przy podawaniu szczepionki potrzebna będzie obecność rodzica? Posłuchajcie. Później fatalny stan autobusu, który miał zabrać 30 dzieci na wycieczkę na Podlasiu. Ale na początek informacja dla kierowców na autostradzie A1. Informacje o utrudnieniach w okolicach Grudziądza dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Utrudnienia na A1C na wysokości Grudziądza poniec ciężarówka po lewej stronie. Pasy zablokowane, policja kieruje. Mówił pan Waldemar. Sytuacja jest coraz bardziej niebezpieczna. Tak o tym, co dzieje się na lotnisku w Kabulu, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Coraz trudniej dostać się na jego bezpieczną część. Są też informacje o możliwych zamachach terrorystycznych w rejonie portu, przekazał Dworczyk. Przed godziną pierwszą w nocy w Warszawie wylądował kolejny już 9. samolot, na którego pokładzie było około 100 osób. Liczba osób, które w ostatnich dniach przyleciały z Kabulu do Polski, przekroczyła więc 500. Absolutna większość osób, które w sposób ścisłe współpracowały, czy to z polskimi dyplomatami, czy to z polskimi żołnierzami, jest już w Polsce albo jest w drodze do Polski. Oczywiście nasi dyplomaci, nasi pracownicy, nasi żołnierze będą jeszcze tam na miejscu, natomiast tak jak powiedziałem, ta sytuacja staje się coraz niebezpieczniejsza. Michał Dworczyk przekazał też, że osoby, które trafiły do Polski, przechodzą 10-dniową kwarantannę i rozpatrywane są ich wnioski o azyl. Szczepienia przeciw COVID-19 w polskich szkołach mają ruszyć dokładnie za miesiąc. Uczniowie będą mogli przyjąć preparat w punktach zorganizowanych na terenie placówki albo w powszechnych punktach szczepień, do których zaprowadzą ich nauczyciele. Ale ważne pytanie, czy rodzice muszą być obecni przy szczepieniu? Rodzice mogą, ale nie muszą być obecni przy szczepieniu. Zamiast nich może z dzieckiem przyjść inny wskazany przez nich opiekun, na przykład babcia. Co ciekawe, taki opiekun będzie mógł zaszczepić się razem z dzieckiem. Ważne, żeby wcześniej wypełnić formularz medyczny ze zgodą rodzica. Takie formularze będą zbierać dyrektorzy szkół, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Dyrektor będzie również odpowiedzialny za zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpracy z punktem szczepień, czy zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień. Punkt musi mieć m.in. osobną toaletę, miejsce dla uczniów, którzy czekają na szczepienie i ich opiekunów oraz osobne miejsce dla zaszczepionych. Wyjaśniał reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. Słuchacie radia RMF FM, a to są fakty. Takie fakty zaskoczyły białostockich policjantów. Chodzi o autobus, który miał zabrać 30 dzieci z Moniek w Podlaskiem na obóz sportowy do Władysławowa. Autobus miał uszkodzoną przednią szybę, niesprawną instalację elektryczną, liczne wycieki oleju silnikowego, płynu chłodniczego czy paliwa, które wyciekało z filtra wprost na kostkę wiązki elektrycznej. W autokarze była też tylko jedna gaśnica, a przewód, który łączył zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego z chłodnicą, połączony był i dosztukowany za pomocą obudowy długopisu. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny tego pojazdu i uniemożliwili mu dalszą podróż. To podinspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zaledwie 6-milimetrowy otwór wystarczy, aby wprowadzić narzędzia chirurgiczne i niezwykle precyzyjnie w wielu płaszczyznach operować człowieka. Takie możliwości daje robot chirurgiczny Versius, którego kupiło łódzkie centrum medyczne Salve Medica. To pierwszy ośrodek w Polsce, który ma takiego robota, usłyszała nasza reporterka Agnieszka Wederka. Gdyby mogła pani ocenić możliwości wykorzystania tego nowego robota? Szybsza rekonwalescencja, bardziej dokładne, bardziej precyzyjne ruchy chirurga, możliwości dotarcia do bardzo głęboko położonych tkanek, bardzo precyzyjne cięcia, oddzielenie tkanki patologicznej od prawidłowej i ruchy są bardziej naturalne też dla chirurga. Wizualizacja w 3D pozwala chirurgowi również pracę bardziej dokładną z zachowaniem wszystkich odległości. Jest to niesamowity postęp. Przekonuje dyrektor zarządzająca Bogna Sobkiewicz. W łódzkiej placówce obsługi robota będą uczyć się chirurdzy nie tylko z Polski, ale i z całego regionu Europy Środkowej. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.